Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 zwiedzamy sobie dalej tutaj naszą tajemniczą piwnicę. Zobaczmy sobie, co tutaj nas czeka. Co tutaj jest za tajemnica cała? Są trumny w ogóle jakieś. Czy z tych trumien wyjdą jakieś, nie wiem, potwory, zombiaki, wampiry? Zaraz się dowiemy. Zwój? Czy zwania? Łasita. Łasi ze stref niższych. Ciekawe. Oj, oj, oj. I mamy umarlaka, moi drodzy. Dobra. On się tutaj wycofuje. Nie, na szczęście chybił i się dalej cofuje. I wypuszcza dalej swoich przyjaciół. O skurczysyn. Dobra. Mam nadzieję, że uda się go trafić. Dostał za 5. Okej. Okay. O, on tutaj może ugryźć i się przy okazji uzdrowić. Całkiem fajna umiejętność, spoko. W momencie, kiedy przeciwnik jest blisko. Trafił go za 5, o cholera. Kolejny się uwolnił. No niedobrze. Dobra. Mam nadzieję, że go trafimy dość ostrogo. Za 10 aż. No to jest całkiem przyzwoity wynik. Zakończmy sobie turę tą postacią. I niech ona może... Może uda się jej go zabić. W sumie... Zobaczmy, jak to wejdzie. Dostał za dość sporo. Okej, okay, dobra. Zakończę turę. I zakończymy tą walkę tym oto ogniem. Niestety chybiona. Ona strasznie dużo chybia, no. Nie podoba mi się to, powiem wam szczerze. Dobra, zakończmy turę. Teraz ich kolej. Za 3. Dobra. Ten tutaj jeszcze czwarty wyszedł. No, no. Silny strażnik jeszcze w dodatku jakiś. Nasz wampirek. Nie, to, nasz, to nie jest nasz wampirek. Dobra. Ja się postaram tutaj... Pasować tego tutaj przyjaciela. Dobra, udało się. On tutaj jest nieżywy już. Dobra, zakończę sobie turę. Tutaj zdecydowanie to powinno siąść. Dobra, udało się. I postaramy się przejść tutaj do niego. Tyk. Jeszcze go uderzyć w tył głowy. Po czemu by nie? Okej. Okay. Teraz nasza wojowniczka. Ile ona w ogóle zadaje obrażeń z łuku? Między 2 a 7. To nie są duże obrażenia, ale za to z broni zdecydowanie lepiej idzie. Za 8. Okej. Okay. Czy ona jakieś obrażenia dostała? Dostała. Niech się uzdrowi sama siebie. Dobra, spoko. Zakończymy turę. Teraz... O, musisz trafić. Za 4. No, wiele to nie zmienia, ale dobra. Na szczęście chybił. Tutaj jest jeszcze zwinny strażnik. Oj, 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 za 8. On troszkę bije. Dobra, niech on trafi tego. Chybienie krytyczne, no niestety. Ale za to ja już tego powinienem dokończyć. Dobra, udało się. I teraz sobie tutaj przejdziemy. Troszkę go zablokujemy, żeby on tutaj nie miał za bardzo ruchu. O, ona może zadać mu obrażenia. Dobra. Za 8, okej. Okay. Za mało punktów. No to uderz go z ognia. Proszę cię, traf to za 4. Chociaż raz. Rewelacja. Udało się. Wyeliminowani. Mamy jakieś nowe bronie ciekawe z nich, bo wypadały. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, pozbieramy rośliny. A ten strażnik też tutaj... To był strób szkieleta. To jest kolejna trumna jeszcze do sprawdzenia. I niestety nic nie ma. Kolejna roślinka. To są jeszcze 3 trumny. Okej. Okay. Złoto, dobra, fajnie. I tutaj jest jakiś nagrobek w ogóle z nazwą. W nim jest świeca. Wiele w niej nie ma, ale jest ok. Tutaj jeszcze coś pominąłem. Nie, dobra. Tutaj wszystko już zabrałem, więc idziemy sobie tutaj do góry. Tutaj jest jakieś zdobione lustro. Ciekawa rzecz. Ciekaw, co to w ogóle jest. Świeca. Na pewno można ją zapalić, ale my sobie to dedrujemy. Ja chciałem przeszukać, bo nie chciałem na nie wchodzić. Dobra, tutaj nic nie ma. O, coś się dzieje. A nie, myślałem. Ja po prostu na nim kliknąłem niechcący. Woda. Beczek się tutaj nie da nic zrobić. Dobra, zapiszmy się, zanim ja wcisnę w ogóle w to lustro, bo zaś się okaże, że tutaj trzeba będzie dokonywać jakichś wyborów. Zrobię jeszcze zwykły zapis, taki normalny. Dobra, okej. Okay. Zrobione lustro. Powiedz swoje imię.
Krasnolud twardy wytrzymały jak ich kamienne domy. No podam to moje imię. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Mogę zastraszyć lustro. Rzucić aż 15, moi drodzy, to jest dużo. Nie wiem, czy to się uda. No i mamy jeden. Nie, to jest katastrofa jakaś. Oho. Nie udało się, wiecie co? My się wczytamy. Próbujemy to zrobić po ludzku, jakoś milej, skoro zastraszanie się nie udało. No nie. No niestety. Podamy imię krasnoluda. Tym razem. Zobaczymy, co to lustro na to powie. Bo ono nie zna naszego imienia, ale może zna naszą krasnoludzką wersję naszego imienia. To by było dość ciekawe. Ale czy tak będzie? Tego się zaraz, kurczę, dowiemy. Powiem wam szczerze, że często te lokacje się bardzo długo wczytują. Pomimo tego, że mój komputer naprawdę nie jest jakiejś z niższej półki, no to ta gra jeszcze jej optymalizacji troszeczkę brakuje. Na pewno wydaje mi się, że niedługo będą wychodziły jakieś nowe patche, łatające jakieś bugi i tego typu rzeczy. No ale jednak dalej to jest troszeczkę upierdliwe. Dobra, jeszcze raz. Powiedz swoje imię. Krasnolud. No nie zna tego imienia znowu. Dobra, tak, jestem słusznikiem twojego pana. O mój Boże. To my musimy... To będziemy strzelać teraz. O nie. Będziemy to robić, dopóki to się nie uda, moi drodzy. O Matko Święta. Czyli jakiekolwiek imię podam, to nie ma większego znaczenia. Plus jeszcze zadaje mi zagadki. No nie. No to nieźle. Jestem ciekaw, gdzie też to lustro nas potem przeniesie, nie? Bo to też nie jest takie hop-siup. Zaraz się okaże, że przeniesie nas do lokacji takiej, w której my nie będziemy mogli tutaj wiele nic zrobić. Dobra. Podaj swoje imię, ona nie zna tego imienia. Tak, jestem sojusznikiem. Jest najwybitniejszym. O matko, to była zła odpowiedź. Źle zrobiłem. Jeszcze raz. Muszę dać, że to jest nikczemnik. No tak. O Jezu, zapomniałem, co dałem. Przepraszam was za to bardzo. Cholera, zagadki, zagadki, zagadki. Lustereczko, powiedz przecie. No ciekawie. Mam nadzieję, że wiele takich elementów tutaj nie będzie, że na tym się ta zagadka skończy i nam da przejść. A nie, że będzie nas tutaj męczyło po prostu serią takich naprawdę pytań nie wiadomo skąd. Dobra, podaję swoje imię. Tak, jestem sojusznikiem. Jest nikczemny. Why might one use balsam ointment? O Boże, mamy... Acceptable. Jest! Finally. Jest! Dobra. If you could see anything in me, what would it be? Chcę zobaczyć cierpienie moich wrogów, swoich bliskich. Spróbujmy ostatnie. O Boże. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz. Wiemy, co już dać, to na pewno. Że jest to, że jest to pasożyt. Kolejna odpowiedź to, że... To była środkowa. Mam nadzieję, że się nie zmienia. Kolejność. Ja zaraz będę musiał wyciągnąć chyba kartki długopis i zacząć to spisywać.
Bo to jest troszkę irytujące. W ogóle bardzo fajne są te loading screeny, strasznie mi się podobają. Dobra. Szybko, podamy swoje imię. Tak, jestem. Dobra. O, proszę bardzo. Udało się. O, i przepuścił mnie do kolejnego pomieszczenia. Dobra, zapiszę się. Myślałem, że to będzie do jakiejś całkowicie innej lokacji portal, czy coś w tym stylu, a to jest po prostu kolejne pomieszczenie. Dobra, to jest jakaś krata. Ojej. Dobra, to jest pułapka. Parwasze obrony. Nie masz na sobie zbroi, nie trzymasz tarczy. No to tarczy ja nie trzymam, więc te rękawice mogą mi się przydać. Dobra, przeszukajmy sobie dalej. Okej, ja tu chyba podniosłem jakieś dziadostwo. Tutaj są jakieś fajne spokoje. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Wypchnij niedźwiedzia. Kryształowa kula. Drewniana skrzynia. O, fajne zwoje kolejne. Duża waza. Szkielet? O, szkielet ma złoto. Dobra, ja się zapiszę, zanim stwierdzę, że go zepchnę. Atak. Chcę go zniszczyć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nic ciekawego. Myślałem, że coś z niego wypadnie. A tu dupa. Dobra, kolejna skrzynia. Trucizny. Dobra, beczka. Do przeglądnięcia. Jeszcze tutaj jedna. Kryształy. Oko. Tak, jak to jest z księgą. Przeglądasz stronnicę ze stronnicą wypełnione dziwnymi alchemicznymi szkicami i wzorami. Niektóre zapisano normalnie, inne runami i pismem, które ledwie rozpoznajesz. Są tu instrukcje transmutacji metali, schematy uzbrojenia, ale przede wszystkim księgi skupiające... Księgi sku... Przede wszystkim księga skupia się na reanimacji martwych. No, to jest jakaś miejscówka nekromanty, zdecydowanie, ale tu są jeszcze jakieś dwie, cztery skrzynie, których ja w ogóle nie przepatrzyłem. Jest tutaj sporo kryształów, moi drodzy. Ciekawe czaszki. Dobra, wiecie co, my sobie spróbujemy rozbroić tą pułapkę, ale najpierw, póki co to zrobimy, to musimy się zapisać. Rozbrój. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. 10. No, proszę. Jest, dobra. Siadło to na pewno. Pomimo tego, że głód krwi jest minus 1, to i tak ta pułapka została przez nas rozbrojona. Da się to rozwalić? No, nie, niestety nie. Dobra, otwórz wytrychem. Tutaj już trzeba będzie wyrzucić 15. Dobra, ja się zapiszę, zanim to będę robił. Otwórz wytrychem. Mogę dodać jakąś premię. Dobra. Okej, okay, zobaczmy, co z tego wyjdzie. 7, no cholera, no nie wyszło. Porażka, niestety. Rzuć ponownie. 14. No. Jest 15, dobra, udało się. Okej. Okay. Otwórzmy sobie i weźmy sobie... Ojej. Wszędzie plan chłopak. No, księga jest naprawdę ciekawa, moi drodzy. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Jak jakaś przeklęta jest. Obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Chowaj księgę do plecaka, zostaw księgę z pokoju. Trzeba ją zniszczyć. Chowam księgę do plecaka jednak. Opuść tryb górowy i uciekamy stąd, bo zaraz się pułapki odpalą. Właśnie.
Dobra, udało nam się uciec na szczęście. Dobra, łapki się włączyły. Okej, okay. Wygląda na to, że piwnicę mamy chyba spacyfikowaną, tak? Znajdź remedium, wykorzystaj swój potencjał. Szukaj piwnicy. Mechanizm z pewnością nie otwiera klucz. Może jakaś specjalny kamień. Uczeń nekromanty wspominał o klejnocie kluczy zgubionym w tunelach. Musimy go znaleźć. Coś mi się zdaje, że moi drodzy, te tunele to będą te, których chroni pająk. Nic innego. Dobra. Podajmy sobie stąd. Dobra. Uciekamy stąd całkowicie, aż do wyjścia. Okej, okay, super. No, zasuwać ekipo. Tylko ja nie wiem, czy ta księga nie spowoduje czegoś takiego, co byśmy nie chcieli. Jakiś efekt. O, mikstury lecznicze. Jeszcze na sam koniec tego nie przepatrzyłem. Fajnie, że się udało teraz. Dobra, zrobimy sobie krótki odpoczynek, niech oni się uleczą. Dobra, i wychodzimy z tej piwnicy całej. Mapa. Okej, okay, tutaj mamy ten. A my zaczniemy powoli przesuwać w tą stronę. W stronę świątyni. Dobra. No, zejdź drabiną. Jeszcze na te tunele jestem, moi drodzy, za słaby trochę, żeby się zbawić z tymi pająkami, bo jednak one mają poziom 5, my jeszcze mamy 3. Wrócimy tu jak na pewno, jak będziemy troszeczkę mocniejsi. Nie chciałbym po prostu stracić wszystkich mikstur, wszystkiego tego, co mam, na po prostu jedną walkę. Nie wiem, czy by był dobry pomysł, po prostu. Na szczęście przez terytorium goblinów możemy sobie przejść teraz w miarę spokojnie, nic nas tutaj nie atakuje. Tutaj wszędzie mają swoje jakieś palisady porozkładane. Zobaczę, czy mogę przejść tutaj tędy bardziej kurą, czy to jest jakaś ślepa droga. No niestety, tędy to my nie przejdziemy. Oj, to się kamera zblokowała. Dobra. Oj, oj, oj. Coś się buguje, moi drodzy. Jeszcze jest trochę bugów w tej gierce, no ale cóż. Dobra, mam nadzieję, że tu nie ma pułapki jakiejś. Bo ten mostek nie wygląda dość solidnie. Zapiszmy się. Lecimy sobie dalej przed siebie. Obozowisko goblinów. Goblins ahead. We'll need a cover story. Dobra, musimy się zapisać, bo będziemy musieli z nimi porozmawiać. Zobaczymy, czy nam to się uda. Bo chcielibyśmy uniknąć walki. Smrodzie. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Pragnę ofiarować swój miecz na służbę waszemu wodzowi. Jeśli chcesz, możesz zostać pierwszym przykładem mojej umiejętności. Mądrość z drogi. Szukam osobnika imieniu Halsin. Wezwał mnie was przywódca. Spróbujmy powiedzieć prawdę. Zobaczymy, co się stanie. Jak nie, no to się po prostu wczytamy i będziemy się martwić dalej. Dobra, to nie przeszło. No to spróbujemy go zastraszyć. I to powinno się udać, bo 10 na strzel w dwóch kościach plus bonusy. No nie ma innej opcji, musi to wziąć. Dobra, super, wyszło. Aha, za tobą to coś dobrego czy złego? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Razie? Na co? Rip the guts out of Joaquin's rest we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some duke. Worth celebrating, that is. Dobra. Oni kogoś złapali. Okej. Okay.
Aha, dobra, tutaj bym ich musiał okraść. Wolałbym ich w sumie nie okradać w tym momencie. Ten obóz jest naprawdę spory. To trzeba przyznać. Dobra, to jest wejście chyba do tego miasta, tak? Okej, tu mamy zwróćcie o pomoc do kapłanki goblinów. Obóz goblinów. I tutaj mamy znajdź, szukać śladów. A gdzie mamy tą trzecią misję odnośnie naszego tego druida? Dobra, ja sobie tutaj to przymknę, towarzysze. Gdzie jest to zadanie? Czemu to znikło w ogóle? Mapa? Aha, czyli muszę najpierw to zrobić, bo więcej tutaj nic nie zdziałam na tą chwilę. Okej, dobra, niech tak będzie. Idziemy tutaj do środka w takim razie. Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać ciekawego. Taki zakup jest wykonany. Tak się rozglądam, patrzę, czy tutaj coś ciekawego jeszcze mogę znaleźć, ale... Oj. Nasz robaczek w głowie coś... Wszystkich nas trochę męczy. Is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Dobra. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my... Pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws. No, czyli ten artefakt jednak pełnił jakieś swoje zadanie. To teraz się będzie musiała wytłumaczyć. Coś mi się zdaje, że ona kłamie. Voice is gone, muted by this gith relic. Why does a half elf carry it? Najpierw przydałoby się kilka słów wyjaśnienia, czym jest ten przedmiot, który masz ze sobą. Ta wizja, ten głos, co to było? Ta moc? Czy tak właśnie działamy na inny, gdy używamy przeciwko nim pasożyta? Wygląda na to, że ten Ibelot jest ważny, pilnuj go. Ta wizja, ten głos, co to było? Chwileczkę, ten artefakt uciszył głos. Czym on właściwie jest? I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Co takiego jest we wrotach Baldura? Czego mi nie mówisz? Wątpię, żeby to było wszystko. Musisz być ze mną szczera. Zapytajmy o to pierwsze. I suppose if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. No nie wiem, czy tak mówi prawdę do końca. You have the truth.
for all it's worth. Let's continue. Heavens forbid. We're all entitled to our secrets. Nie bać wody mnie szczera, jak długo zamierzasz trzymać to w tajemnicy, nie pisałem się na sojusz z wyzwawczynią Sachry. Twoja wiara to nie moja sprawa. No tak. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Skoro prawda wyszła na jaw, możesz powiedzieć mi coś więcej. Na przyszłość oczekuję, że będziesz wobec mnie szczera. I na tym przestańmy. O, próbujmy, proszę. We've got more pressing matters to see to right now. Jak właściwie weszłaś w posiadanie tego artefaktu? There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. Aha, dobra. Those symbols. Githyanki runes. Ancient as Vlakith herself. You stole that from my people. Yes. And a lot of my people died in the process. I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the three figures in the vision, the Chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. No doubt the Githyanki will seek to reclaim that which is theirs. And you still do not know what it even is. Pilnuj tego artefaktu, myślę, że będziemy go potrzebować w sumie. Dobra. Okej. Okay. Kurczę, ile to jest w ogóle tych zadań, tego wszystkiego, ile to się rzeczy dzieje cały czas, non-stop. Wolo, kolekcjoner wspólnik wypowiedzi ciekawostek. Rozmawiamy sobie z Narków Skandlarzem. Pokaż co masz. Sprzedaję ten cały złom, który mam. Dobra, okej. Okay. Te pierścienie są nic nie warte. Dobra, co jeszcze możemy tutaj sprzedać? Ciekawego nożyk. Delet. Dzienniki. To jeszcze trzeba przeczytać, bo może coś z tego ciekawego wyjść. Spaśniały grzyb. Nie wiem, czy do czegoś to można użyć. Sprzedam to. Po co mi to? Zapasowozowe. O kurczę, jaki mieczek fajny. Coraz lepsze tutaj te rzeczy znajdujemy. Mikstura większego leczenia. Dobra, zmienimy się na mikstury. Czemu by nie? To jest jednak rzecz, która zawsze się przyda. Amulety. Żona zbroja. Dobra, na razie przehandlujmy to. Dobra. Zapiszmy się. A się zastanawiam, skąd ten koleś to ma. Skąd to jest człowiek? Rozmawiam z nim w ogóle. Draw Ragslin, short work of the innkeeper, maid. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So, oni go albo wykorzystują do swoich celów rozrywkowych kompletnie. Draw Ragslin, the true soul, had led you galant. Obdarz go niepodzielną wagą, stroj dobna, pozwolił. Nie znam takiego języka, brawo, bu, złaź ze sceny. Dobra, damy to. A to jest ten szlasik, którego sobie złapali. Co ty robisz?
busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Raxlin. I am Draw Raxlin. Tumptuous Draw Raxlin. Ale on ściemnia. Zepsułem. Wait. Draw Raxlin. We pray. We. Come on, pigeon. Back to your cage. Now look what you've done. Come on! Moja wina? Of course, ma'am. My name's Gribbo, idiot! Aha. Right, yes. Not for me. You was brilliant in the life. Aha, ja z nim nie mogę na razie porozmawiać. A dostał kopa. To gdzie ona go zapędzi do tej klatki? Będziemy musieli go tutaj, ten, jakoś uwolnić. Strażnik, o matko. Czy on ma tą klatkę swoją? To jest jakiś większy obóz, czy? To chyba była jakaś świątynia, albo jakiś klasztor, tak to wygląda. No jest to dość duża. Oni go wzięli do klatki? Dobra, mapka. Patrzmy, co my tutaj ciekawego mamy. Kapłanka, uratuj Volo, odszukaj kapłankę goblinów. Próbujemy zrobić jedno i drugie, ale jak ja będę musiał walczyć z nimi wszystkimi, to przecież oni mnie rozsadzą normalnie. Dobra. Musimy porozmawiać chyba z tym strażnikiem, nie? No go inside. Inside. Boring. No jakieś trola wygląda. Dobra, środek nuda. Ale do środka musieć się dostać. Bo jest tam tak cała goblińska kapłanka i Volo do uwolnienia. Dobra, idziemy. Oi! Ain't no party in here! We're doing the absolute's work! State your business! Now! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Mhm. Bóstwo zastraszania. Wykrycie myśli. Okej, okay, spróbujemy ją zastraszyć. 15. O, ale mamy szybko 4. No to zastraszyłem i to konkretnie. Okej, okay, fajnie. Good for you. Turn back now. And I won't spread your business all over that wall. Nie udało się. Saluna. As if mingling with a horde of. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement. Dobra, jeszcze raz muszę z nią porozmawiać, nie mam problemu. Owszem, a ja tobie przypominam o dobrych manierach. Dwa tylko muszę przerzucić. O mój Boże, dobrze mam Nie, to jest cyrk jakiś. Dobra, musimy się wczytać, moi drodzy. Czy to jest jakiś śmiech na sali, że ja dwa mi się nie udało wyrzucić? No nieźle. No nieźle. Ja spróbuję przeczytać, co ma w myślach. Może to jakoś przejdzie. Może to być naszą szansą, żeby dostać się do ich obozu. Ale strasznie mnie ciekawi fabułka w tej grze. To się tyle rzeczy pojawia, takich nowych, ciekawych. Co chwilę coś wyskakuje. No nagle idziemy, tutaj jakiś obraz. Tutaj w ogóle jakaś księga nekromanty. Tutaj znowuż jakieś jaskinie do przeszukania. Jest tego naprawdę mnóstwo, nie? I cały czas poznajemy historię naszych postaci. Tutaj nagle coś obozuje, a tutaj mnie kumpel próbuje upieprzyć w żyje. Matko. Ile tu się dzieje w ogóle wszystkiego dookoła, no? Ciekawe to jest, naprawdę ciekawe. Fajne drzewka. Mroczne. Tajemnicze. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to zrobić. Zobaczymy, czy tym razem uda nam się tam przejść. Dobra, idziemy. Dobra, zapiszę się w tym miejscu. Ominąć ten kawałek chociaż tego etapu. Dobra, rozmawiamy z nią. Dobra, to już wiemy. Wykrycie myśli.
9 trzeba rzucić. Rzuciliśmy 12, dobra. Udało nam się i myślę wykryć. To jest spoko. Dobra, może uda nam się zobaczyć z najwierniejszymi. Chyba nie chcę, żeby musieli na mnie czekać. But you'll need to be more specific, mate. Absolute's blessed us with free. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? My będziemy szukać kapłanki. Do you now? Might feel different once she puts a burning brand to ya. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Aha, czyli ona nie jest jakaś friendly, chyba można tak powiedzieć, nie? Ile nam do poziomu brakuje? Aby zobaczyć. Zapewne, żeby wszyscy obrońcy Gaju przeżyli pierwszy atak goblinów. Aha, to są inspiracje. Okej. Dobra, idziemy sobie dalej. Ej, ale zejdźcie stąd, chodźcie, musimy porozmawiać sobie z kapłanką. Zobaczymy, co my się tutaj jeszcze ciekawego tutaj mordeczki moje dowiemy. To jest ta kapłanka. Ona, kim ona jest? Ona też jest goblinem. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest w ogóle jedno oka. Hold out your arm so I can mark your flesh. Dlaczego miałbym cię pozwolić się napiętować? To pięto służy jakiemuś celowi, jak sądzę. Nie pozwolę się ci naznaczyć na resztę życia. Przebywam to, aby wypróć ci kiszki. A my to pierwsze. Let the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. Nie wiem, coś mi to ściemą zajeżdża. You ready? Brace yourself. This'll sting. Właściwie to wolałem tego nie robić. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. No ciekawie. Targnij głębiej w jej umysł. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Myślisz, że możesz coś poradzić na te cienie? Mam w głowie obce stworzenie. Możesz na coś tu poradzić? Każda pomoc się przyda, potrzebuje uzdrowiciela. O, zrobimy sobie to. You've come to the right place. With the absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi, priestess. Dobrze, moi drodzy. Kolejny etap naszej historii będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Jestem bardzo ciekawy, co ta goblinka ma nam do zaoferowania, więc ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka.